pamiętasz swoją mamę? Wiesz, to jest tak, że ja pamiętam w zasadzie takie urywki, i ponieważ moja mama jest wszędzie do dziś i to jest bardzo piękne i niesamowite, czyli zostawiła dużo po sobie, mam do czego wracać, to ja nie wiem, co już było wspomnieniem, co jest wspomnieniem, a co jest tym, co gdzieś tam poznałam i poznaję cały czas. A przy tym koncercie poznałam moją mamę również, okazuje się. I mojego tatę, bo wiele osób opowiadających mi o nich, przygotowuję materiały filmowe, właśnie zwierzam się z różnych ciekawostek i to są dla mnie niesamowite przeżycia. Czyli wszystko się zaciera, rozumiem, w pamięci? Starość, tak. Ogólnie starość zaciera. Nie, zaciera się w pamięci, bo no, mam trudno mówić o komforcie, ale to jest dla mnie niesamowite, że cały czas mogę sięgnąć do mojej mamy głosu, do tego, jak wyglądała, jak się ruszała. Mam to utrwalone na wielu nośnikach i cały czas okazuje się, że po tylu latach coś można nowego odkryć. A ten koncert nosi tytuł Życie mała garść i mam nadzieję, że przypomni właśnie te najwspanialsze chwile, ale również pokaże, że piosenki mojego taty, mojej mamy są pełne życia. Ale rozumiem, że zostałaś wokalistką właśnie dzięki twojej mamie tak naprawdę. No, mój tata, za przeproszeniem, miał również duży wkład w to, że jestem. Także to, że jestem, zawdzięczam swoim rodzicom, a wybór mojej drogi życiowej na pewno też genom, w dużej mierze. No, ale też temu, że, przepraszam bardzo ciebie i mikrofon, również temu, że po prostu kocham muzykę, nie wyobrażam sobie bez niej życia i od zawsze chciałam, żeby być jej blisko. No, i tak się stało, szczęśliwie.